Mały unboxing mojego nowego dźwigu. Dźwigu firmy, której miałem już nie kupować, czyli firmy Konrad. Pierwszy dźwig, który kupiłem 12 lat temu. Tak, to był 2008 rok. To był ten dźwig, to był właśnie firmy Konrad. Później pojawiła się firma WSI NZG z dużo lepszą jakością modeli, ale zdecydowałem się na firmy Konrad, ponieważ poprawiła jakość swoich modeli. No i przede wszystkim bardzo podoba mi się Grof 300, Grof GMK 6300L, czyli 300-tonowy dźwig firmy Mammut. Wyjąłem już go z pudełka, bo ciężko jest jedną ręką, drugą ręką kręcąc go wyciągać. Tak to wygląda. Tu jest instrukcja skromna, bo skromna w wersji podstawowej. Dźwig jest, Grof jest firmą amerykańską i on generalnie występuje w wersji żółtej. I ta wersja żółta jest ładnie odwzorowana, natomiast ja nie chciałem wersji żółtej, ponieważ wszystkie moje modele są żółte. To standardowy kolor Liebherra. No i zdecydowałem się na firmę Mammut. Każdy model, obojętnie jakiej firmy, w barwach Mammut jest certyfikowany, no 300 sztuk. Ja dostałem 50 numer. Oczywiście jest hologram Mammuta. I tak to się prezentuje. Tu są przeciwwagi. Przeciwwagi to jest chyba 9,5 tony. To jest 10 ton. W całość wszystkie przeciwwagi to jest tam 92,5 tony. Tu mamy 5 bloczków po 9,5 tony. Jest mała nieścisłość. Generalnie model ma 3 takie podstawowe nieścisłości względem oryginału prawdziwego. Otóż 5 jest tych bloczków, ale jest jeszcze taka szósta w oryginale. Szósta taka 7,5 tonowa, która, taka podstawa. I ta podstawa, ta podstawa mocuje się tutaj do tej szpuli całej. No tutaj firma Konrad poszła troszeczkę na łatwiznę, ale jest to mały szczegół. Drugim, jakby to powiedzieć, takim drobnym błędem jest, wyjąłem wcześniej model, bo jedną ręką nie dałbym go rady wyjąć. Drugim błędem, w sumie takim no, drobnym błędem jest brak klinów pod koła. Tutaj żurawie mają przeważnie 4 kliny pod koła. Trzecim błędem, który tak naprawdę sobie już w sobotę poprawię, jest to, że sekcje, jest ich 7, generalnie dźwig jest bardzo wysoki, sekcje nie mają pomalowanych ślizgów na szaro. No ślizgi powinny być w kolorze teflonu, szare, tak jak w tych tutaj. Ślizgi wysięgnika są szare po prostu. Tu pomalowali na czerwono całość, ale jest to do zrobienia w sobotę. No i takim błędem, ale to raczej wynika po prostu z przeskalowania modelu, no inaczej się tego po prostu nie dało zrobić, zresztą w tamtych modelach tak samo, jest to, że siódma sekcja jest za cienka, a to wynika z tego, że no gdyby przyjąć skalę, no to te grubości tej blachy, tych stalowych ścian tego ramienia musiały być tak cieniutkie, że to by się powyginało, więc to jest po prostu grube i automatycznie jak jest grube, przeskalowane, no to jest to cieniutkie. Normalnie ta siódma wersja ostatnia jest gdzieś takiej grubości. O, takiej to powinno być grubości. A to mamy piątą sekcję. No i tyle. Tyle z takich większych błędów. Co mi się tutaj bardzo podoba? Bardzo mi się podoba w firmie Konrad to, że osie są skrętne, ale że one są połączone, że skręcając jedną, skręcamy następnymi osiami. W firmie NZG, w firmie WSI nie ma. Firma WSI ma wszystkie niezależne. Jest to troszeczkę
No nie powiem, że to jest jakiś błąd, bo generalnie to i tak nie służy do zabawy, tam żeby jeździć. Wiadomo, że nikt tym podobanie nie będzie jeździć, to ma cieszyć oko na półce, ewentualnie można się troszeczkę pobawić tam w modelarski sposób. Ale to mi się podoba. Zawieszenie działa. Oczywiście podwozie jest bardzo uproszczone, no firma WSI ma dużo lepiej wykonane te podwozie. Są wszystkie zbiorniki, przewody ciśnieniowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak widać nie ma, no są tylko takie prowizoryczne półosie z dyferencjałami, z wałami napędowymi, ale bardzo mi się podoba. Aha, jeszcze jest do zrobienia przeze mnie okablowanie, no akurat tu na tym modelu nie ma, bo jest nie ta strona. Okablowanie, ta szpula się obraca, więc okablowanie sobie zrobię. No okablowanie służy przede wszystkim do czujników wiatru, oświetlenia. I teraz tak. Czym się różni wersja Grof GMK 300, czyli 300-tonowego, od Liebherra 350? No Liebherr 350 wiadomo, że ma większy udźwig. Mam 140 ton przeciwwag. Można w nim zamontować tą kratę Superlift, taką czarną, tylko że oczywiście mniejszą. W Growie niestety nie można tak czegoś takiego zamontować. On nie ma nawet możliwości. Chociaż nie, ma, bo generalnie podobne wersje są też 350 i 400 tonowe. Różni się tam, że można zamontować tutaj. Masz maszynownię całą. Ale różni się to tym, i tym tą przewagę ma ten dźwig, że on jest szeroko powszechnie stosowany do montowania żurawi budowlanych, takich, które widzimy na budowie. 84 metry to jest naprawdę wysoko. Warto przypomnieć, że 32 piętro pałacu, 33, 32 piętro Pałacu Kultury to jest 112 metrów. Więc wysięg 84 metrów, z czego 80 metrów użytecznych, to jest naprawdę wysoko. Plus, aha, i na tej wysokości 80 metrów on podnosi w promieniu 25 metrów. Podnosi 12 ton, więc no, w zasadzie każdy żuraw budowlany, bo te żurawie budowlane takie kratowe, co tam stoją na budowach, to najcięższa wersja to jest ta cała na górze, ten domek, siłownia, ta cała, te olinowanie. To potrafi ważyć do 10 ton, więc no, 250 już czasami się okazuje za słaba. 200 to już jest, 200 ta tutaj, to już jest za słaba. Więc 300 z wysięgiem 80 metrów, 84, 80 pod hakiem, podnosząca 12 ton w promieniu od osi obrotu 25 metrów, więc to naprawdę jest dobry wynik. I ten dźwig jest bardzo mobilny. No ma nie być 92,5 tony. No 92,5 tony, no to trzeba jakiś przynajmniej dwóch dobrych naczep balast trailowych, ale w trzy już można przewieźć spokojnie. No i wykorzystuje się go właśnie głównie do stawiania, wiesz, żurawi budowlanych. Do turbin wiatrowych się raczej nie nadaje, bo no, tam trzeba jednak mieć te udźwigi większe. Tam już cała ta maszynownia, ta gondola na górze, w zależności od turbiny wiatrowej, to jest jakieś 50-60 ton, więc no, czasami nawet 350 okazuje się za słaba i jest za słaba. Przeważnie korzysta się z 750 o tej, ale to już jest zupełnie inna rozmowa, inna bajka. No i tak, tyle o modelu Grof GMK 6300L. Wersja tam jest chyba 6300L1, jakaś wzmocniona, unowocześniona, coś tam czytałem na ten temat, ale szczegółów nie znam. Tu jest jeszcze przedłużka lift. Nie jest to super lift, no w nomenklaturze dźwigowców to się nazywa bocian, albo można też na to powiedzieć lift. Super lift to jest ta czarna, łamana na dwie części, 10 w przybliżeniu, tam 10,5, 1, 10, 2 razem 20 metrów, czyli mamy tam 80 i 20, 100, no to ponad prawie 104 metry, z tym, że użyteczny to tam jest 100 metrów.
Oczywiście na tym już, na tych 100 metrach on nie podniesie tam, nie pamiętam jakie tam były wartości, ale w granicach pewnie 4, może 5 ton. Chociaż to jest jedna rolka, no to na jednej rolce to około 4 ton pewnie. Co tutaj jeszcze są? Oczywiście są jeszcze zblocze hakowe, jest niestety tylko jedno. Zblocze hakowe jest tylko jedno, no są, są koguty. Są lusterka, oczywiście są niezamontowane, żeby się nie połamały, a wszystko jest. Podoba mi się ten model. Jest bardzo drogi, jest droższy niż wersja NZG WSI 350, ale to z tego względu, że Konrad produkuje swoje modele w Niemczech, a nie w Chinach. A wiadomo, tam pracownik dużo więcej zarabia, więc i model będzie więcej kosztował. Także tak się prezentuje Grof GMK, czyli Grof Mobile Kran 6300L. Podoba mi się. Poza tym w wersji Mammut fajnie komponuje się z tymi żółtymi, które troszeczkę są nudne. No. Nie chcę, żeby wszystkie moje modele były żółte, więc zdecydowałem się na wersję Mammut. No przede wszystkim podoba mi się Grof z tą nową kabiną. Ona jest po prostu piękna, jest Boże, zapomniałem tego słowa. No nieważne, w każdym razie zaprojektowali, o. Zaprojektowali tą kabinę bardzo taką obłą, taką opływową. No bardzo mi się to podoba. Poprzednie kabiny Grof miał takie bardziej kanciaste. Też były ładne, ale były takie kanciaste. No Liber, no to ma takie standardowe. No, no ładne, ale Grof mi się bardzo podoba z tą wersją. Oczywiście lusterka są, zaraz je zamontuję. W październiku będzie niespodzianka firmy Sarens, czyli niebieski, bardzo na mnie bardzo wyczekiwany model, ale to w październiku.